Siema! Według mnie w szachach bardzo fajne jest to, że nawet dużo lepsi zawodnicy, nawet najlepsi zawodnicy na świecie, potrafią popełniać takie błędy, jakby mieli 800 elo. I dzisiaj właśnie chciałem wam pokazać taką sytuację, ponieważ podczas jednego z tighted tuesdayi Hikaru Nakamura, Grał z zawodnikiem 2780 i popełnił taki błąd, którego nawet ty, drogi widzu, niezależnie od tego, jaki masz ranking, raczej byś nie popełnił. Także e, zachęcam do oglądania, zachęcam też do odwiedzania mojej strony szachomani, będzie mi bardzo miło, jak chcecie grać lepiej w szachy. Pojawiają się cały czas nowe kursy, nowe e, rzeczy do grania w szachy, także polecam bardzo mocno. Natomiast my już przechodzimy do partii i wiecie, to jest Tite Tuesday. Hikaru Nakamura gra z zawodnikiem, który jest 400 500 rankingu niżej notowany, także zdecydował się tutaj zagrać bardzo mało taki atakujący debiut. A mianowicie skoczek F3, skoczek F6, G3, G6, goniec G2, goniec G7. No i tutaj przypomniał sobie słowa Bartka Rudeckiego, a mianowicie, że nie ma to jak podwójne seicento, dlatego zdecydował się również Sejczętować drugiego gońca. No i teraz te gońce bardzo ładnie strzelają, natomiast wy, drodzy widzowie, nie grajcie tak. Ważne jest opanowywanie centrum. Bardzo często mamy coś takiego, że wiecie, naoglądamy no się dużo lepszych zawodników, którzy grają w jakiś taki dziwny sposób i próbujemy ich naśladować. A potem się okazuje, że oni mogą tak grać, bo mają 2800 FIDE, a my nie mamy, więc nie powinniśmy tak grać. Centrum jest bardzo ważne. Czarne już je opanowują. Więc nastąpiła roszada i nawet pomimo tego, że wiecie, jest to taka partia titled Tuesday, gdzie można by pomyśleć, że nie ma ona jakiegoś większego znaczenia, no to jednak Hikaru chce grać dobry szach, opanowuje centrum. D4. Bicie, odbicie skoczkiem, no i teraz D5, też bardzo fajny ruch koloru czarnego. Nie chcemy uaktywniać tego końca, no i znowu to czarne mają przewagę, jeżeli chodzi o kontrolę centrum. Także tutaj białe zagrały E3, nastąpiło C skoczek C6, łubu dubu, łubu dubu, no i skoczek poszedł na, yy, na D2. No i teraz znowu rzecz, której wy, drodzy widzowie, jeżeli wchodzicie na ten kanał, żeby czegoś się nauczyć, możecie się nauczyć, a mianowicie, który pionek czarnego jest słaby. Ten. I bardzo często chcemy użyć takiego słabego pionka do tego, żeby on leciał naprzód. Bo jak on stanie tutaj i jak on zbije tego pionka i te pionki się wymienią, no to już tego pionka słabego nie ma. Dlatego czarny leci, a 5. Biały kontratakuje w centrum, czarny dalej leci. Biały znowu nie chce tego bić, pomimo tego, że to jest zdobycie pionka, to po ruchu Hetmana 5 ten pionek i tak zostanie stracony. A... Białe zostaną ze słabymi pionkami, więc totalnie bez sensu. Dlatego tutaj B4, A3. No i jeżeli ten goniec musiałby odejść na przykład na C1, no to ten goniec będzie bardzo silny. Bardzo często puszujemy pionka aż na A3, żeby zgonić tego gońca na C1 i wtedy mieć kontrolę nad całą diagonalą. No tutaj to nie do końca działa, ponieważ goniec może iść na D4. No i teraz decyzja, która dla mnie jest niezrozumiała i do dzisiaj pojawiają się komentarze pod moimi filmami ze speedruna typu. Ja to mam ranking 800, ale mi to nikt tak nie podstawia hetmanów, a tobie tą ku podstawiają. To ja mam dokładnie tak samo z tymi partiami. Mi się wydaje, że zawodnicy 2800, jak ja z nimi gram, to takich błędów nie popełniają, a z hikaru popełnią, ponieważ tutaj takim logicznym ruchem, nie? który dwa logiczne ruchy, o których ja bym myślał, to albo zagrać E6, albo zagrać goniec E6, żeby wesprzeć pionka na D5. Na pewno nie pomyślałbym kolorem czarnym, żeby to bić, no bo otwieramy gońca, uaktywniamy białe, białego skoczka, no Wydaje się, że totalnie, totalnie bez sensu, ale właśnie to zdecydował się pan Fier zrobić. E, no to biały odbił i po tej wymianie białe już mają bardzo dużą przewagę. Białe mają przewagę, Hikaru ma przewagę, ponieważ jego gońce są bardzo mocno otwarte. Te dwa pionki, pomimo tego, że pionek na b4 jest delikatnie słaby, no to mimo wszystko e, on może być broniony, podczas gdy te dwa pionki są po prostu słabe. I wiadomo już, że ta partia rozstrzygnie się na tym prostokącie. Skoczek poszedł na D5, ale teraz następuje wymiana, wymiana, szach. Król sobie odszedł. No i teraz Hikaru ma dwie opcje, żeby tę partię wygrywać w taki bardzo prosty sposób. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jedną z nich jest Skoczek E5. Szukamy słabego pionka i po prostu go atakujemy. Przeciwnik go obroni, ale my go atakujemy dalej. Przeciwnik go obroni, ale teraz mamy ruch B5. I tej presji na tej przekątnej i w ogóle na tych wszystkich figurach jest tak dużo, że czarne tu nie mają ruchu. Czarne mają minus 5, w sensie białe mają plus 5, według komputera. I to jest jedna opcja, taka bardzo logiczna. Ale druga opcja, bardzo logiczna, szczególnie jak gra się takie wiecie: tempo blicowe, to jest zagranie ruchu B5 od razu. Rozbijamy to wszystko, no i czarne tu mają dużo kłopotów. Nastąpiło koniec B7, no i tutaj znowu najprostsza droga do zwycięstwa to jest zagranie tutaj skoczek E5, wywieramy presję tutaj, tutaj i tutaj. I jak koniec sobie wróci, to dopiero wtedy ustawiamy wieżę i nawet jeżeli przeciwnik obroni to, to my możemy zbić, zbić, no i mamy dwie lekkie figury więcej, a po wieża B5 możemy zagrać skoczek C6 i to nie działa. Eee, także można tak grać. Już abstrahując od tego, że można też zbić gońcem, i wtedy wieża B5 po prostu nie działa. Eee, I to było takie dość proste. Natomiast, okej, okay, Hikaru zagrał wieża B1, też dobry ruch. Nastąpiło wieża A4. Hetman poszedł na C5, żeby nie było tutaj żadnego związania. Czarne zagrały skoczek C3. No i jeżeli obejrzeliście do tego momentu, no to gratulacje, bo zaraz zobaczycie coś bardzo dziwnego. Karu Zagrał B, bije C6. Najlepszy ruch. Wywieramy presję tu, wywieramy presję tutaj. E, wieża jeszcze jest otwarta. No i po biciu na B1, białe muszą zagrać ruch wieża, bije B1. I to jest po prostu wygrana. Ten pionek jest bardzo silny. Jak goniec sobie gdzieś wróci, bo jest na nim presja, gramy C7, Hetman odejdzie, zagramy sobie skoczek B6, wygrywamy partię. Po prostu to jest dosłownie dwa ruchy do policzenia i hikaru wygrywa partię. Natomiast Hikaru policzył sobie inny wariant. Hikaru policzył, że może nastąpić od razu bicie. No i teraz ten skoczek nie ma się gdzie znaleźć. Jak nastąpi jakiś skoczek C3, skoczek wchodzi, tu wisi, tu wisi, bardzo dużo kłopotów. No i wydaje się, że Hikaru Nakamura po prostu osiąga bardzo dużą przewagę. Także policzył i zdecydował się zbić na B7. Ale teraz, czarne mają bardzo ciekawą kontynuację, którą Hikaru zauważył dopiero jak wykonał ruch. A mianowicie, czarne mogą poświęcić swoją wieżę, białe muszą to odbić. No i teraz następuje skoczek D2. I najciekawsze w tej pozycji, według mnie, jest to, że na przykład po takim ruchu, jak przeciwnik to zbije, zbijemy sobie królem, to goniec i pionek. Neutralizują wieże. Pomimo tego, że materialnie czarne są do przodu, to białe są praktycznie jedyną stroną, która może tutaj grać na zwycięstwo, ponieważ ten pionek zawsze będzie stwarzał problemy. To w jaki sposób ja bym to próbował grać, to ustawić gońca na F3 króla na G2. No i potem powoli progresować swoim hetmanem, ponieważ ta wieża zawsze będzie przytwierdzona do punktu na. Yy, na B7. I prawdopodobnie prędzej czy później grający czarnymi poświęciłby te wieżę za yy, gońca i pionka. Zazwyczaj tak to się kończy. No i być może jakiś remisik. Natomiast Hikaru Nakamura w tym momencie był bardzo zdruzgotany tym, że podstawił. I zdecydował się odejść Hetmanem na B3. Po czym się poddał. Niesamowite i chyba pierwszy raz, gdy widzę Hikaru na kamurę, który w, tym, w takiej sytuacji odchodzi hetmanem na pole, które jest i tak kontrolowane przez skoczka. No ale takie rzeczy się zdarzają. Także drodzy widzowie, pamiętajcie, jeżeli ktoś z Was podstawił właśnie dzisiaj albo wczoraj Hetmana, to śmiało możecie chodzić z podniesioną głową, ponieważ właśnie zagraliście tak jak Hikaru Nakamura. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie, że koksami jesteście niezależnie od tego, ile razy podstawiliście Hetmana. Ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!